wiedźmy. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Mówią bandyci z Velen, zrobię z ciebie szczątki. Ale jesteś paskudny. Jedziemy! Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies.
Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Czego? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Jestem na dobrej drodze.
Jestem na dobrej drodze. Pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to zobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach! Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówił. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś, kto mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy.
to twoja narzeczona. Raczej córka. Córka. Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! Nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrr. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy! Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Może potrzeba wam czegoś innego? Ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Macie tu łakocie. Ale pychota. W życiu żem czegoś takiego nie jadła. Babciu, babciu, jak net śmiel w żyć użarł? Chodź, babciu!
Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszło na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żebym usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już, nie trzeba. Wystarczy. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Słowo brzydkie. Nie płacz, Jaki. Jagna jest głupia i świnia. Nie wolno się przezywać. Bo ona to mi mówi, że jak zasnę w nocy, przyjdą szczury i mi ślepia wygryzą. Nie wolno tak mówić. Przeprosz. Żyć. Będę tu stała, aż przeprosisz. Ją i mnie. Ja mam czas. Pewnie zostawię ze sobą ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził.
schody prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Nic nie rozumiem. Może spróbuj mi to jakoś wytłumaczyć. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam.
chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Wścina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagna? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu.
skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty... to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień, nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną.
Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki, na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? Rozumiem, że to wy jesteście trzema wiedźmami. Wiedźmami? A gdzież to usłyszałeś tak paskudne słowo, kawalerze? Baby po wsiach znów nas obgadują. Zawiść i podłość ludzka nie znają granic. Czy my wyglądamy na wiedźmę? Sprawdź, dotknij mnie, białowłosy, tam, gdzie lubisz najbardziej. Czy mi się wydaje, czy ten gobelin jest zrobiony z włosów? Cóż za wspaniały zmysł dotyku. Kawaler podotyka sobie jeszcze. Skąd bierzecie ludzkie włosy? Czyżbyś nie słyszał o postrzyżynach? W tych stronach młodzieniec staje się dorosły dopiero wtedy, kiedy po raz pierwszy obetnie włosy. Nasza siostra plecie gobeliny z odciętych włosów. Równe sploty, dobre losy. A jeżeli splot jest nierówny? Wtedy trzeba pruć. Jesteście zaklęte w tym gobelinie? Ach, dociekliwy ten nasz kawaler. To my jesteśmy tymi, które zaklinają. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Burzy się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Zniszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim.
Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy.
Idź stąd! Nie powinno cię tu być! Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarzom, dawno byśmy wszyscy pomarli. Ktoś mi zabrał lalkę. Witajcie. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie... Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Bogowie nam cię zesłali.